Hej, witam was wszystkich, z tej strony naczelny kultysta Cthulhu kanału GameTroll TV, czyli ja, Carlos, i chciałbym was dzisiaj zaprosić na podróż. A mianowicie trzy podróże, a właściwie trzy przerażające podróże, czyli zapraszam was na materiał o ostatnim, najnowszym dodatku do jednej z moich ulubionych gier, czyli Posiadłości Szaleństwa. Jeżeli nie znacie tej gry, to zapraszam was bardzo na obejrzenie mojego materiału o tej grze, zobaczycie link gdzieś w opisie filmu, a dzisiaj będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o tym dodatku, o czym on wnosi i w jaki sposób rozwija grę, na tym się będę koncentrował. I pamiętajcie, nie jest umarłym ten, który może spoczywać wiekami, a Posiadłość Szaleństwa zdecydowanie nie jest ani umarła, ani nie spoczywa, tylko wciąż się rozwija. Zobaczcie dzisiaj jak. Przerażające podróże to czwarty już dodatek do Posiadłości Szaleństwa. Na szczęście, w przeciwieństwie do niektórych innych dodatków, zostało wydane w porządnym pudełku, które nie pogniecie się od samego nań patrzenia. W pudełku znajdziecie oczywiście krótką instrukcję, która w szybki sposób tłumaczy nowe zasady wprowadzane w tym dodatku. O tym opowiemy sobie za chwilę. Do tego mamy cztery nowe stare postacie. Jeżeli graliście w inne gry jak Arkham i Eldritch Horror, to na pewno znacie już tych badaczy. Trish Scarborough jest szpiegiem. Siła i zręczność na 4 oznaczają, że sprawdzi się w walce. Przy wiedzy na 2 raczej czarów nie ma co jej dawać. Największą jej zaletą jest spostrzegawczość na 5 i umiejętność, która pozwala za darmo zmienić do 2 lupek na sukcesy przy rzutach w czasie akcji przeszukiwania. To oznacza, że Trish powinna jak najwięcej przeszukiwać i rozwiązywać łamigłówki. Jim Culver, czyli jazzujący muzyk, jest bardzo fajną postacią. Wyrównane statystyki oznaczają, że nadaje się ogólnie do wszystkiego, ale jego największą zaletą jest start z unikatowym przedmiotem złotą trąbką. Raz na turę za akcję może na niej zagrać, co powoduje, że każdy gracz w zasięgu może odrzucić jedną zakrytą kartę przerażenia. Bardzo dobra postać, zbalansowana z super wsparciem dla drużyny. Agnes Baker, czyli czarująca w dosłownym znaczeniu tego słowa kelnerka. Słaba w walce bronią konwencjonalną, ale za to posiada jak typowa kelnerka wiedzę na poziomie profesorskim, co pozwala jej na skuteczne rzucanie czaru, z którym zaczyna grę. Charm Storm of Spirits to czar do walki. Zadaje 4 obrażenia, jest czarem zasięgowym i dodatkowo pozwala przyjąć dodatkową kartę obrażenia w zamian za to, by zadać dodatkową ranę wrogowi. I na końcu Silas Marsh z tych marszów. Rodziny wywodzącej się z Innsmouth i o nietypowym pochodzeniu. Klasyczny tank z wysoką siłą i zręcznością, 9 życiami. Nada się do walki z potworami. Jak na rodzinę Marszów przystało, coś jest z nim nie tak. Silas może więc raz na rundę odkryć jedną ze swoich kart przerażenia, żeby przerzucić jedną lub wszystkie kostki w teście. Dobra umiejętność w cenie szaleństwa. W pudełku znajdziemy 18 kafli mapy. Wszystkie do wykorzystania w scenariuszach nawiązujących do podróży. Mamy więc pokłady statku, sterowca i pociągu. Ciężko będzie wykorzystać te kafle w innych scenariuszach, ale w tych trzech dodatku sprawdzają się bardzo dobrze. W dodatku mamy też oczywiście nowe potwory. 2 czarnoksiężników, polujące hybrydy istot z głębin, kroczących między światami i bezkształtnego pomiota, który już nawet nie raczy mieć jak się przyczepić do podstawki bez użycia kleju. Potwory jak to potwory, czasem się pojawią, a czasem nie. Jest ich dużo, trzeba je kiedyś w końcu pomalować, beznadziejnie trzymają się podstawek, kiedy FFG w końcu wymyśli jakieś lepsze podstawki do potworów. Muszę kiedyś w końcu przekleić wszystkie potwory na przezroczyste podstawki. Oprócz tego dostajemy jak zwykle tonę żetonów, w tym 50 bezużytecznych wskazówek, bo czymś trzeba było wypełnić w druku sztance, więcej żetonów w postaci, żeby trudno było ich szukać, osobiście wolałbym więcej wykorzystywać bezimienne żetony z podstawki, 4 nowe karty obrażeń i horroru, przedmioty zwykłe i unikatowe oraz ciekawe czary. Mamy też coś nowego, czym warto powiedzieć. Dzięki temu dodatkowi możliwe jest w końcu klasyczne zagubienie się w czasie i przestrzeni. Jeżeli nam się to zdarzy, znikamy z planszy i musimy zdać odpowiedni test, zależnie od karty, żeby wrócić do gry. Dodatek wprowadza żetony wody, które mogą rozlewać się po planszy i powodują, że możemy przesuwać się tylko jedno pole na akcję, oraz żetony szczelin, które mogą otwierać się na planszy i wypuszczać nowe potwory. Szczelin zamykamy trochę jak pożary, tylko wykonując test na wiedzę. No i jedna ciekawa nowość, która pojawia się w scenariuszu na statku, to karty lojalności. Na początku scenariusza może okazać się, że któryś z graczy jest hybrydą istoty z głębin i gra jako sabotażysta. Dodatek wprowadza 3 nowe scenariusze. Morderstwo na Stargaze Majestic to scenariusz na 3 poziomie trudności, na 90-150 minut. Odbywa się na pokładzie sterowca, na którym musimy rozwikłać zagadkę morderstwa. Klasycznie detektywistyczny scenariusz, nie nastawiajcie się na dużo walki, ale raczej przeszukiwanie, przepytywanie i łączenie faktów. 10.50 do Arkham to scenariusz akcji. Będzie dużo biegania po pociągu, trochę walki, wszystko cały czas pod presją uciekającego czasu. Bardzo przyjemny scenariusz na poziomie trudności 4, trochę wygórowane. I na 90-120 minut. Najdłuższy, zdecydowanie najtrudniejszy scenariusz to Ukryta Głębia.
piąty poziom trudności, 120-180 minut gry. Cały czas pod presją uciekającego czasu musimy ratować ludzi z tonącego statku. Dużo walki, dużo emocji, dużo interakcji z NPC-ami i sporo nowości. Gracze mogą okazać się tak jak i NPC, istotami z głębin. Niektóre decyzje gracze muszą podejmować w tajemnicy przed innymi. Nie wiadomo komu ufać, a czasu nie ma na zastanowienie. Ciekawy i trudny scenariusz. Czas więc na parę słów podsumowania, czyli moje totalnie obiektywne opinie i zupełnie subiektywne fakty. Ciężko jest pokazać dokładnie, co znajdziecie w pudełku do Przerażających Podróży, bo jak wiecie, Posiadłość Szaleństwa to bardzo fabularna gra oparta na scenariuszach, gdzie zawartość tekstu i to, co tam was zaskoczy, jest bardzo istotna, więc nie mogę wam pokazać, odwracać kart, pokazać, co będzie na nich napisane, a nie mogę wam pokazać scenariuszy, no bo to byłby po prostu spoiler. Więc starałem się wam pokazać to, co mogłem i teraz trochę wam więcej powiem o tym, co o nich sądzę. Dostajemy więc w pudełku całkiem sporo ciekawych rzeczy. Na pewno dostajemy nowych badaczy, czterech. Muszę przyznać, że są całkiem fajnie się nimi gra, będę ich wprowadzał do gry. Mam takich bardziej ulubionych, mniej lubianych. Ci raczej będą grywani. Dostajemy też kolejne potwory, 7 potworów w 4 rodzajach. Ja i tak mam wszystkie dodatki, więc szczerze mówiąc, tych potworów mam już zdecydowanie za dużo. One rzadko wychodzą na stół, to czy każdy konkretny, więc nie robi to na mnie aż tak dużego wrażenia, ale generalnie, jeżeli nie macie dużo dodatków, no to fajnie, każde kolejne potwory coś wnoszą. Jakość plastiku jest ok, jest porównywalna do poprzednich części, do poprzednich dodatków. Nadal nieustannie irytują mnie strasznie te podstawki, które Fantasy Flight Games daje do swoich potworów. One są beznadziejne. Mam w planie, muszę to w końcu zrobić, przenieść się z tych czarnych na przezroczyste podstawki, a żetony potworów wsadzić sobie do jakiegoś takiego klasera numizmatycznego. Jeżeli macie do polecenia jakieś fajne linki, gdzie coś takiego można sobie zakupić, to chętnie skorzystam, bo muszę to w końcu zrobić. Kafle terenu, które dostajemy w tym dodatku, są bardzo charakterystyczne, ponieważ jest to pokład statku, sterowca i pociągu, więc raczej nie zobaczymy ich w innych scenariuszach, natomiast zobaczymy kafelki z innych scenariuszy tutaj. Natomiast co jest fajnego w tych trzech scenariuszach i wykorzystaniu tych kafelków jest to, że nie zdradzając za wiele, plansza będzie się zmieniać. Będziemy się przemieszczać z części w część tych pojazdów, tak, sterowca, czy tam statku, czy pociągu. W związku z czym plansza będzie się w pewien sposób zmieniała. To jest bardzo fajne rozwiązanie, bardzo odświeżające i też pozwalające utrzymać niewielką planszę na stole. Bardzo podobają mi się nowe elementy wprowadzone w tym dodatku, które częściowo nawiązują do klasycznego Arkham Horror. Fajne jest, że wprowadzono karty zagubione wcześniej przestrzeni, coś, co bardzo często zdarzało się w podstawce Arkham Horror. Teraz może starzyć się nam również Posiadłości Szaleństwa i to nie tylko w tych scenariuszach, bo są różne karty, które wprowadzają tą możliwość też do innych scenariuszy. Podobały mi się żetony wody, bardziej chyba nawet niż szczeliny, bo szczeliny tak bardzo nie wpływały na moją grę, jak woda, która rzeczywiście utrudniała mi przejście przez scenariusz. I bardzo podobają mi się karty lojalności, tak zwane lojalności, które powodują, że w jednym scenariuszu musimy na początku sprawdzić, czy gramy człowiekiem, czy gramy istotą z głębin. Więc mamy ten dodatkowy element paranoi w wyniku z tego, że możemy grać ze zdrajcą. Niekoniecznie, ale możemy. Co prawda ta paranoja zawsze się pojawiała w Posiadłości Szaleństwa, jeżeli gramy na więcej osób i ktoś będzie obłąkany, jednak się może okazać, że jego cele są inne, ale ta paranoja wprowadzana była dopiero gdzieś tam w późniejszym elemencie gry. Tutaj od samego początku scenariusza nie wiemy, kto jest po naszej stronie i to bardzo fajnie buduje trochę inną relację między graczami. Do czego się można natomiast przyczepić? No oczywiście już przyczepiłem się do podstawek, więc powtórzę to jeszcze raz. Podstawki są jak zwykle tragiczne w każdej kolejnej części Posiadłości Szaleństwa. Wsadzanie do nich żetoników jest bardzo trudne, bo albo ciężko wchodzą, albo wchodzą bardzo lekko i wypadają. Figurki trzeba przykleić, bo inaczej się nie trzymają. Czarne podstawki zasłaniają planszę, a jeszcze w tym jednej figurce, tym razem nawet nie ma możliwości wpięcia podstawki w figurki w podstawkę, tylko trzeba ją na pewno przykleić. No ale to jest jakiś jeden problem. Druga rzecz, do której można się przyczepić, jak zwykle, to jest lenistwo Fantasy Flight Games w wymyślaniu nowych ilustracji. Jeżeli graliście w Arkham Horror, w Eldritch Horror, w Znak Starszego Boga, to większość z tych ilustracji już pewnie będziecie znali, aczkolwiek są oczywiście jakieś nowe. Ale największym chyba problemem tej gry jest znowu po raz kolejny, i tutaj raczej nie przytyk do Fantasy Flight Games, tylko naszego polskiego wydawcy, to są błędy literówki w aplikacji, w tłumaczeniu. Błędy w tekście, literówki to jest jeszcze, ale jeszcze wywalające się, pojawiające się zamiast tekstu jakieś fragmenty skryptu albo jakieś tam poprzemieszane teksty, no to jest naprawdę męczące. Bardzo was proszę, Galakta, poprawcie te tłumaczenia. Na szczęście nie jest to coś, co nie pozwala na granie, ale jest to jednak irytujące i trochę psuje klimat gry. Zakładając, że w każdy scenariusz zagracie przynajmniej raz, to według czasu pudełkowego dostajecie od 6 do 7
7,5 godzin dodatkowych gry, ale muszę powiedzieć, że scenariusze są trudne, albo nawet bardzo trudne, więc nie sądzę, żebyście każdy wygrali za pierwszym razem, więc jeżeli będziecie chcieli się odegrać, to w tych godzin gier będziecie mieli sporo, sporo więcej. Generalnie rzecz biorąc, uważam dodatek za naprawdę bardzo udany. Wprowadza dużo fajnych, ciekawych rozwiązań, dużo nowych elementów. Oczywiście dużo krapu, czyli nie wiem, 50 żetonów wskazówek, nie wiem po co to komu zupełnie, ale czymś trzeba było pudełko zapchać. Ale wprowadza dużo fajnych rzeczy, nowe, fajne postacie, dużo kafli terenu, dodatkowe potwory i przede wszystkim nowy, świeży klimat do gry Posiadłości Szaleństwa, dlatego że Posiadłość Szaleństwa to już nie tylko posiadłość, to już nie tylko ogród, to nie tylko ulice, ale rzeczywiście czujemy ten klimat podróży, kiedy jesteśmy na statku, na pociągu, na sterowcu. Mi się grało bardzo dobrze, będę grał dalej i muszę przyznać, że już czekam z niecierpliwością na kolejny zapowiedziany dodatek, czyli Ścieżkę Węża. To tyle na dzisiaj, zapraszam Was do GameTroll TV. Podzielcie się jak zwykle opinią, napiszcie, że Wam się podobało, nie podobało, potrolujcie GameTrolla w komentarzach. Do zobaczenia. Hej!